Niechęć do życia, brak energii, negatywne nastawienie do siebie czy huśtawka emocjonalna to tylko niektóre objawy depresji. Jak sobie pomóc? Jak wyjść z depresji? Dziś o metodach radzenia sobie z trudnymi emocjami i negatywnymi myślami. Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i na tym kanale pokazuję, jak budować silną psychikę. Zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, jeżeli chcesz być na bieżąco. Powszechnie nazywa się depresją gorsze dni czy dołek psychiczny. Ale depresja to coś bardziej poważnego. W depresji emocje nie mijają, nie zmieniają się pod wpływem przyjemnych okoliczności. Zaburzenia nastroju mogą mieć różne rodzaje i różne stopnie nasilenia objawów. Niezależnie od tego, zawsze osobie chorej towarzyszy smutek. Stały, głęboki smutek, który nie ma obiektywnej przyczyny. To, co było wcześniej źródłem radości, przyjemności, już nie cieszy. Wszystko staje się przygnębiające. Jest się też zablokowanym, słabo odczuwa się emocje lub popada się w taki stan zobojętnienia. To poczucie pustki powoduje, że chorej osobie nie zależy na niczym. Wycofuje się ona z aktywności, izoluje od ludzi. To jeszcze nasila niepokój i lęk. Im gorsza jakość życia, zaniedbywanie spraw, tym pojawia się silniejsze poczucie winy. Ważne jest, aby zrozumieć, na czym polega to błędne koło depresji. Narysuję Ci je. Błędne koło depresji polega na tym, że są te emocje, myśli i zachowania. One wszystkie są ze sobą powiązane. To wszystko jest obarczone obniżonym nastrojem. Wszystko wpływa na siebie. Emocje, myśli, zachowanie. Na poziomie myśli dominuje negatywne postrzeganie siebie, ograniczające przekonania, tworzenie czarnych scenariuszy. Wypisz sobie, jakie masz ty negatywne myśli. Na przykład, wszystko jest do niczego. To ja jestem wszystkiemu winien. Do niczego się nie nadaje. Życie nie ma sensu. Nic mi się nie uda. Nic dobrego już mnie nie czeka. Dużo w takim myśleniu jest pesymizmu, generalizacji, katastrofizacji, podkreślania swoich negatywnych cech. Takie jednokierunkowe myślenie i brak szerszej perspektywy. Dostrzeganie jedynie problemów. Widzenie siebie jako problem. To myślenie wpływa na emocje, na samopoczucie i na zachowanie. Pojawia się poczucie winy, nasila się smutek, złość, zwiększa się niepokój, bo przecież nie widać szans na coś lepszego, nie widać szans na zmianę. Osoba chora czuje się bezradna, bezwartościowa, ma poczucie braku kontroli, czuje zmęczenie, apatię. To wszystko oczywiście wpływa na zachowanie. Jedno wpływa na drugie. To, co myśli i czuje, zmniejsza aktywność życiową. Silne i trudne emocje dodatkowo dają znać w postaci problemów somatycznych, różnego rodzaju bólach, wewnętrznym napięciu, trudnościach ze snem. Obniżeniu podlegają również funkcje poznawcze. To wszystko skutkuje jeszcze większą biernością. Chory rezygnuje ze spotkań towarzyskich, radzi sobie gorzej w pracy, a nawet przestaje do niej chodzić. Robi coraz mniej w każdym obszarze życia. Zaniedbuje siebie, ważne sprawy, relacje, finanse. Jak zaniedbuje te sprawy, to znowu pojawia się coraz więcej tych czarnych myśli. Coraz więcej
negatywnych przekonań na swój temat. I znowu coraz większe poczucie winy, to wpływanie na emocje. Jedno nakręca drugie. I to jest to błędne koło depresji. Emocje, myśli, zachowania, to wszystko jest ze sobą powiązane. Jedno wpływa na drugie. I tak zagłębiamy się w tej depresji coraz bardziej. Możesz maleńkimi krokami samodzielnie wpływać na te obszary, albo na myśli, emocje czy zachowania, aby wyjść z tego błędnego koła. To dotyczy też wychodzenia z takiego obniżonego nastroju. Kiedy czujesz apatię, masz wszystkiego dość, nie widzisz szans na lepsze jutro, to trudno jest zrobić cokolwiek. Wiem o tym, ale nie poddawaj się. Zrób minimalne kroki. Skorzystaj z psychoterapii czy leczenia farmakologicznego. Kiedy dopadają Cię negatywne myśli, skup się na tym, czego one dotyczą. Zniekształcone myślenie w depresji sprawia, że koncentrujesz się tylko na negatywnych rzeczach, na złym samopoczuciu. Zapisuj sobie te myśli, bo one zazwyczaj się powtarzają. To są nawykowe myśli, automatyczne myśli. Przeanalizuj sobie, czy to są fakty, czy Twoja opinia, negatywne przekonania. Czy wyolbrzymiasz problem? Czy wyobrażasz sobie same czarne scenariusze? I jaki scenariusz byłby może bardziej realny, bardziej prawdopodobny? Czy stawiasz sobie poprzeczkę zbyt wysoko? Może masz nierealne oczekiwania? Czy ktoś wywiera na tobie jakąś presję? Albo sam sobie to robisz? I w związku z tym gorzej się czujesz? Jak możesz przygotować się na zagrożenia, które mogą powstać? Kiedy martwiłeś się o coś? I jak wiele razy w przeszłości to się w ogóle nie wydarzyło? Bo zazwyczaj większość rzeczy się nie wydarza, o które się martwimy. Zastanów się, co mógłbyś doradzić bliskiej osobie w takiej sytuacji. Jakie są możliwe inne scenariusze albo sposoby poradzenia sobie z czymś trudnym. Z czym nie możesz się pogodzić, czego nie potrafisz odpuścić, do czego wracasz. Czy porównujesz się do innych? Czy może idealizujesz innych, a siebie dewaluujesz? Jak możesz spojrzeć na sytuację z takiej szerszej perspektywy, zamiast koncentrować się jedynie na negatywnych aspektach? Czego też potrzebujesz, aby poradzić sobie z trudną sytuacją? Jakie cechy i umiejętności mogą Ci w tym pomóc? Te, które masz już w sobie. Na czym możesz się bardziej skupić? Jak może czasem nawet odwrócić uwagę, kiedy źle się czujesz? Co nawet złego może się stać? I czy poradzisz sobie z tym? W jaki sposób możesz sobie z tym poradzić? Kogo możesz poprosić o pomoc? W depresji patrzy się na wszystko poprzez negatywny filtr. Ma się poczucie, że problemy są największe, najgorsze, że jesteśmy najbardziej pokrzywdzeni w życiu. To tylko złudzenie. Złudzenie, które wprowadza Ciebie w błąd. To wszystko podtrzymuje Twój stan. I źle się czujesz. Wydaje Ci się, że to Cię wszystko przerasta. Ale analiza tych myśli może Ci pozwolić trochę inaczej spojrzeć na siebie, na te problemy. Możesz skupić się na tym, na co masz wpływ. Co jest w Twoim życiu też dobrego. Kolejnym krokiem, aby trochę bardziej wpłynąć na swój stan emocjonalny, może być napisanie listu pożegnalnego do kogoś, kogo straciłeś. Może z kogo utratą nie możesz się pogodzić. Przyjęcie i akceptacja tego jest kluczowa, aby pójść dalej. Przeanalizuj,
także swoje potrzeby, które nie były zaspokojone w ostatnim czasie? Czy są jakieś sposoby, na jakie możesz zaspokoić te potrzeby? W depresji można doświadczać takiej postawy roszczeniowej, że myślisz, że inni mają ci dać to, czego potrzebujesz, że inni mają zaspokoić te potrzeby, że coś ci się należy, ale to się nie wydarzy. To ty masz podjąć jakieś pierwsze kroki. Spędzaj czas z osobami, przy których dobrze się czujesz albo kiedyś czułeś, które mogą dać ci wsparcie w takim trudnym momencie życia. Bycie samemu tylko zamyka cię w tym świecie tych myśli, iluzji, wyobrażeń. Nie masz jak ich skonfrontować z rzeczywistością. Jeżeli nie masz obok siebie takich osób, niech to będzie terapeuta. Wypowiedzenie tego, co boli, przynosi ulgę. Pomaga wentylować trochę to napięcie. Pomaga wychodzić z błędnego koła depresji. Dołącz do grup wsparcia. Nie jesteś sam. Są osoby, które przechodzą czy przeszły przez to samo i doskonale cię rozumieją. To pomoże ci poradzić sobie ze wstydem czy poczuciem osamotnienia. Kiedy czujesz złość na sytuację, na siebie, na innych ludzi wokół, to staraj się ją uzewnętrzniać. Osoby depresyjne mają tendencję do kierowania tej złości na siebie, stąd autoagresywne myśli czy zachowania. Wypisz wszystko, co cię złości, wykrzycz to, porwij coś, zniszcz coś, ściskaj piłeczkę, rzucaj poduszką, wyrysuj złość, ale nie krzywdź siebie. Nie niszcz siebie. Zobacz w sobie tę część, która cierpi. Może to twoje wewnętrzne dziecko, które kiedyś zostało opuszczone, które nie miało wsparcia, było nierozumiane, które robiło wszystko, żeby zasłużyć na miłość i które było odrzucone. Zobacz siebie z dzieciństwa, z przeszłości. Napisz list do tej skrzywdzonej części siebie i obiecaj jej, że zaopiekujesz się nią. Że już nigdy nie zostanie sama, bo ma ciebie. Na poziomie zachowań ważne jest też stopniowe, powolne zwiększanie swojej aktywności. Ma ona ogromny wpływ na samopoczucie. Im bardziej bierny jesteś, tym bardziej zapadasz się w depresyjny stan. Dzięki aktywności obniżysz kortyzol, hormon stresu, adrenalinę, która zwiększa niepokój i złość. Taka stymulacja powoduje też zwiększenie serotoniny i działa jak naturalny antydepresant. Rób coś małymi krokami. Wyznaczaj sobie maleńkie cele, ale codziennie. Takie, które są realne do zrobienia na tym etapie, na którym jesteś. Poszukaj tego, co jest teraz dla ciebie ważne, co ma znaczenie, jest pozytywne, co wprowadzi troszkę przyjemności. Co będziesz mógł robić każdego dnia. Niech to nawet będzie 5-minutowy spacer. Stopniowo możesz wydłużać czas jego trwania. Ale najważniejszy jest ten pierwszy krok, to wyjście z domu, rozpoczęcie działania. Zrób to, nawet jeżeli nie masz na to ochoty. Często tak jest, że ta ochota przychodzi z czasem, w trakcie robienia. Skupiaj się na tym, co jest tu i teraz. Ćwicz uważność. Spędzaj czas na łonie natury. Tam nie ma wielu bodźców, co pomoże też ci się odprężać, głęboko oddychać. I otaczanie się zielenią uspokaja. Jeżeli czujesz się na siłach, pomagaj innym. Zgłoś się do wolontariatu, spędzaj czas z osobami, które też potrzebują pomocy. Innej niż ty, ale też pomocy. Takie spojrzenie
na życie innych może dać Ci poczucie bycia potrzebnym i zmieni perspektywę co do wielkości Twoich problemów. Medytuj, słuchaj nagrań relaksacyjnych albo chociaż muzyki, którą lubisz. Regulacja emocji wynika z tego, co robisz dla siebie. Im częściej robisz rzeczy przyjemne, tym większy masz wpływ na odczuwanie przyjemnych emocji. Wszystko jest ze sobą powiązane. Za działaniem idą emocje, za emocjami też myśli. I w drugą stronę, myśli, emocje, zachowanie. Mózg, biologia, emocje, zachowania, myśli, to wszystko jest ze sobą powiązane, wynika jedno z drugiego. I im bardziej zamykasz się w tym błędnym kole, to tym gorzej się czujesz. Jeżeli potrzebujesz wspomóc się jakimiś ćwiczeniami i masz w sobie trochę motywacji, aby coś zrobić, polecam Ci ćwiczenia terapeutyczne Wyjść z depresji. Link wkleję poniżej. Zmiana schematów myślenia, zachowania, reagowania na te trudne sytuacje jest pomocna w wychodzeniu z depresji, w radzeniu sobie z nią i zapobieganiu jej występowania w przyszłości. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz po sobie, napisz, jakie są Twoje doświadczenia i udostępnij ten film dalej. Powiem Ci w kolejnej części o jeszcze innych metodach wspomagających leczenie depresji. Do zobaczenia jutro. Pa!